Drodzy Państwo, przed nami czwarta niedziela Adwentu. W zasadzie taki mały miks w roku, no bo do południa Eucharystię z liturgii czwartej niedzieli Adwentu, a wieczorem w nocy już pasterka. W każdym razie koncentrujemy swoją uwagę na tej czwartej niedzieli Adwentu. Maryja mówi, że jest służebnicą. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I z czym dla mnie, z czym mi się kojarzy to słowo służebnica, no bo ono jest bardzo mocne, radykalne. Maryja oddaje się w niewolę miłości Pana, chce całkowicie Mu służyć, całkowicie chce Jemu poświęcić życie. Czyli odbiera sobie jakąś zdolność wygody, zdolność kierowania życia według swoich planów, idei, marzeń. Chce być całkowicie zależna od Pana Boga i wszystkie swoje działanie, wszelkie swoje myślenie chce właśnie ukierunkować na Niego. Stąd właśnie widok tabernakulum, widok akurat obrazu ulokowanego w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze, ale przede wszystkim tabernakulum, no bo w tym komentarzu do tej niedzieli to najważniejszy jest Pan Bóg, zawsze jest najważniejszy, ale dzisiaj jakoś tak szczególnie, że skoro chcemy często w duchowości chrześcijańskiej i katolickiej chcemy być na wzór i podobieństwo Matki Bożej po to, żeby jeszcze bardziej upodobnić się do Jezusa i być bliżej Niego, no to też dla nas takim modelem, wzorem będzie postawa służby, którą proponuje nam Maryja, żebyśmy całkowicie oddali siebie w niewolę miłości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech te ostatnie dni, godziny Adwentu będą dla nas okazją, szansą na to, żeby oddać się w tę niewolę miłości naszego Pana, no bo dzięki temu i w ten sposób łatwiej, mocniej przeżyjemy Boże Narodzenie. Wszystkiego dobrego czasu.